w faktach RMF FM. Autor wywiadu Robert Mazurek i jego gości już czekają, zatem panowie zaczynamy. Dzień dobry. Kiedy technika nawala, to gość przychodzi do studia. Tak nam się wydarzyło. Stanisław Karczewski, kłaniam się nisko. Dzień dobry panie. Senatu Sprawy i Sprawiedliwości. Panie marszałku, no i co, i teraz znowu miesiąc Senat będzie zajmował się pracą nad ustawą o wyborze prezydenta? No, mam nadzieję, że nie. No, myślę, że tym razem zwycięży rozsądek, pragmatyzm i takie propaństwowa postawa, bo przecież jesteśmy zobowiązani wybrać prezydenta. Senatorowie Platformy już zapowiadali, że będziemy się musieli temu dokładnie przyglądać. Jak słyszę o dokładnym przyglądaniu się, to wiem, że zajmuje to 30 dni, czyli maks tyle, ile można. No może 29, bo na poprzednią ustawę właśnie tyle trwały prace. Choć takie faktyczne prace trwały około 2 tygodni, bo było sporo opinii. Potrzebny jest czas na zebranie opinii, faktycznie to 2 tygodnie. Ale my jesteśmy gotowi, ja mówię o senatorach Prawa i Sprawiedliwości, mamy dziś wznowienie obrad, od dziś możemy zacząć pracować nad tą ustawą i powinniśmy od dziś usiąść, dziś już dyskutować, przynajmniej w komisjach. Pan wzywa do tego, żeby zacząć pracę już dzisiaj. Ja wzywam pana marszałka Grodzkiego, wiem, że ta ustawa została albo przekazana przecież wczoraj, albo dziś przez panią marszałek zostanie przekazana, więc można już od dziś rozpocząć pracę. I o to apeluję bardzo gorąco do pana marszałka. No ale może trzeba było się dogadać z opozycją wcześniej. Dzisiaj prezydent Duda ma się spotkać z marszałkiem Grodzkim. Może trzeba było to zrobić wczoraj. Może trzeba było procedować razem z klubem Platformy, a nie odrzucać w Sejmie ich wszystkie poprawki. No zdaje się, no, ale wszystkie, tutaj. Ale panie redaktorze, no przecież wszystkie oczekiwania, czy prawie wszystkie oczekiwania Platformy Obywatelskiej zostały w tej ustawie zrealizowane. Jest bardzo daleko idący kompromis. Jest to ustawa naprawdę odpowiadająca w tej chwili. Panie marszałku, bo pan ma rację, rzeczywiście, jest, to jest prawda, no to, że Platforma złożyła, złożyła projekt ustawy bliźniaczo podobny. Tak. Dobrze. Mówiąc wcześniej, panie redaktorze, że nie można zmieniać kodeksu wyborczego w 6 miesięcy. Można i trzeba. Tutaj na waszym miejscu też bym zachował milczenie dyplomatyczne, dobrze. Bo to, co wyście narobili z tymi przepisami, to jest po prostu wiatrak. Ale dobrze, zostawmy to. Panie marszałku, czy nie było błędem Prawa i Sprawiedliwości to, że nie dogadaliście się z opozycją wcześniej. No ale panie redaktorze, no przecież jesteśmy w Sejmie, przecież to jest właśnie forum do tego, żeby prowadzić dyskusję, debatę. Panie marszałku, no bardzo pana przepraszam. No przecież to nie jest żadna debata. Panie redaktorze, szanowni państwo, to Sejm, Senat, to są te miejsca, gdzie toczy się debata, dyskusja. No przecież my teraz nie zbierzemy w Senacie, powiedzmy, jakiejś pozaustawowej. Ta debata wyglądała mniej więcej tak, jak ja bym zadawał panu wszystkie pytania, na które pan mógłby odpowiedzieć tylko tak lub nie. Panie redaktorze, ja nie śledziłem dokładnie tej debaty, ale ta debata wokół wyborów toczy się już od kilku tygodni, kilku miesięcy, więc naprawdę no, nie zwlekajmy. Tym bardziej. Jeden dzień w Sejmie więcej nie zmieni niczego, a można było spróbować się z nimi porozumieć. Gdyby się nie udało, można było powiedzieć, dobrze, próbowaliśmy. Panie redaktorze, ale jednak proszę zwrócić uwagę na wynik głosowania. Tylko Platforma Obywatelska zagłosowała przeciwko. Ale tylko Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja za, bo reszta się wstrzymała. No to, ale to już jest wielki sukces. To już jest wielki sukces, że nie tylko większość, ale również i pozostałe siły polityczne nie są przeciwne tej ustawie, bo wszyscy już chcą tak naprawdę, poza Platformą Obywatelską, chcą, aby dokonać wyboru prezydenta. To jest potrzebne dla Polski. Dziś zbiera się Senat. Panie marszałku, jak się panu układa współpraca z marszałkiem Grodzkim? No właściwie się nie układa. Ja liczyłem na dużo lepszą współpracę. Jesteśmy obydwaj chirurgami, lekarzami, więc myślałem, że będzie taka nić porozumienia. Nie ma takiej nici porozumienia. Jest skalpel porozumienia. Słucham? Jest skalpel porozumienia, a nie nić. Być może tak wszystko skalpelem zostało przecięte. Faktycznie ta współpraca jest nie najlepsza. A co to dla pana oznacza? A to nic dla mnie nie oznacza. To znaczy, to źle współpracujemy i tyle. No, ja się z tym jakoś już pogodziłem. Chociaż muszę powiedzieć panu redaktorowi, że jak pan wie i państwo wiecie, kilka tygodni temu rozpocząłem pracę w szpitalu i czuję... W szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Tak, ale ciągnie Filka do lasu. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Świetnie zostałem przyjęty przez swoich przyjaciół i koleżanki lekarzy.
lekarki, pielęgniarki i czuję taką wewnętrzną potrzebę rozpoczęcia tam pracy i rezygnuję dziś z funkcji wicemarszałka Senatu i będę pracował w szpitalu, w tym, w innych szpitalach, bo wiem, że tam jestem bardziej potrzebny niż tutaj. Ale rezygnuje pan dlatego, że pan ma dosyć współpracy, a raczej braku współpracy jest... z marszałkiem Grodzkim, czy dlatego, że pan woli po prostu pracować jako lekarz? Wiele czynników, panie redaktorze. W tym roku kończy mi się ten okres wygaszenia mojego prawa wykonywania zawodu. A to jest piękny zawód. Poczułem znowu wiatr w żagle w tym zawodzie. Bardzo dobrze się czuję, więc wracam do zawodu. Ale nie wycofuję się z polityki. Będę politykiem. Będę dalej starał się współpracować. Będzie pan dalej senatorem? No, oczywiście, że tak. Będę dalej senatorem. Będę chciał współpracować. Będę namawiał, apelował. Kiedy pan został wicemarszałkiem Senatu? Ale w której kadencji? Na początku, za pierwszym razem. Pierwszym razem, czyli w kadencji 2008, tak. Czyli w 2011 roku. 2011-2015, 2015-2019 byłem marszałkiem, tak, a teraz jestem wice i wracam do... Straci pan samochód służbowy i piękny gabinet. Ale piękny, bardzo ładny, faktycznie. Chciałem się połączyć i... Ale panie marszałku, pokazać, dobrze... Ale wie pan, powrót taki do normalności, ale do tego... Ale finansowo pan zyska, może chodzi o to, żeby pan... Panie redaktorze, jeszcze nie wiem, w jakiej formie będę pracował. Wracam do zawodu i to jest dla mnie najważniejsze. Pańskim następcą, jak słyszymy, będzie senator Marek Martynowski, czyli szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Senacie. Nie, panie redaktorze, będzie ktoś inny. Pan pozwoli, nie? Panie redaktorze, że no i będzie tak dużo już powiedziałem, za chwileczkę będę miał konferencję, więc może... Więcej informacji podam podczas konferencji prasowej o 10.30. Nie będzie... pan Marek Martynowski. To nie będzie on. On będzie dalej szefem... Dalej będzie szefem klubu, tak. Klubu. Mhm. Pani marszałek Kocz? Panie redaktor, podam to podczas... Naprawdę, i tak bardzo dużo powiedziałem, że nie miałem zamiaru w tej chwili. I wciąż jeszcze wicemarszałek. Jeszcze senatu. Wicemarszałek, bo byłem wybrany 13 listopada, a 13 maja składam rezygnację. Panie marszałku, w takim razie, ciągle jeszcze panie marszałku, czy pana zdaniem Platforma wymieni swoją kandydatkę na prezydenta? Tego nie wiem. To jest pytanie oczywiście do pana Borysa Budki. No, faktycznie wypada bardzo słabo. Wbrew oczekiwaniom, również i naszym, bo przecież... Myście się przygotowali, że ona będzie głównym rywalem Andrzeja Dudy. Tak, prawda. No, przecież to największa partia opozycyjna. No ale cóż, no to chyba jest... Czego to jest wynikiem, prawda? No pan nie zadaje tego pytania, ale ja się zastanawiam nad tym, dlaczego takie słabe poparcie ma panie marszałek. Bo przecież w takich kontaktach bezpośrednich znam panią marszałek, to bardzo sympatyczna, miła osoba, no ale bardzo słabo wypada i no tutaj na pewno zła strategia i strategia sztabu wyborczego. Ja myślę, że jej partia pogrążyła. Panie marszałku, ja myślę, że jeśli zaczyna się, panie redaktorze, jeśli zaczyna się kampanię wyborczą od wyboru, nie tylko, nie kandydata, a szefa partii, no to coś jest niedobrego. Szef sobie nie radzi po prostu. RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg mojej rozmowy z wciąż jeszcze wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, który podaje się do dymisji. Rezygnuje z funkcji. To nie jest dymisja, panie redaktorze. Który rezygnuje z funkcji. Tak. Jest. Dziękuję bardzo. Słuchaczom serdecznie dziękujemy. Podaje się pan do dymisji. Co pan znaczy? Rezygnuje z funkcji. No dobrze, ale pan mówi... No, ale zaraz, nie postawiłbym znaku równości. No, podaje się do dymisji, jak sobie nie radzi, prawda, ma jakieś kłopoty. Przepraszam bardzo, ale ja nie pytam, że pan sobie nie radzi, ale może pan sobie rzeczywiście nie radzi, skoro w ostatnim głosowaniu, tym tak ważnym, na które wszyscy czekali w Senacie, głosowało tylko 35 senatorów Prawa i Sprawiedliwości. A gdzie była reszta? Gdzie była reszta? Tak. Reszta była w drodze. I to było bardzo nieładne... zachowanie pana marszałka Grodzkiego. To jest jeden z czynników, który doprowadził do tego, że ja już powiedziałem nie. No nie ma takiej zaraz, współpracy. Przed chwileczką jeśli mówił pan... Panie redaktorze, jeden z. Natomiast, panie redaktorze, to przyspieszyło moją decyzję, podjęcie mojej decyzji. Ja planowałem zrobić to gdzieś w okolicy wakacji. Ale jeśli mogę dokończyć. Oczywiście. To pan regulamin Senatu, regulamin Senatu rządzi w Senacie. I jeśli trwa posiedzenie, no to regulamin nakazuje
konieczność bycia na sali. Jak ci... Tak, ale kultura polityczna też nakazuje, że jeżeli sobie mówimy, że głosowania będą w dniu jutrzejszym, bo tak pan marszałek Grodzki dwukrotnie mówił to publicznie, jest to również w stenogramie, że jutro będzie głosowanie i nagle niespodziewanie robi głosowanie w tym czasie, kiedy tak. Wszyscy ale to już... wzruszające, bo wyście żądali od marszałka Grodzkiego, żeby głosował najprędzej jak się da. Tak, jeśli... panie redaktorze, mieliśmy nawet złożyć taki wniosek, żeby głosować dzień wcześniej. Szkoda, że nie czyli złożyliśmy. Chcieliście złożyć wniosek, żeby głosować dzień wcześniej. Ten brutalny, bezwzględny marszałek Grodzki, nie słuchając waszego wniosku, zgodził się z tym. Panie i teraz redaktorze. Macie do niego pretensje. Nie, panie redaktorze, przepraszam, jeśli ja mogę dokończyć tylko to jedno zdanie, bo chciałbym to naszym słuchaczom i widzom jakoś uzmysłowić. Proszę państwa. Ja później to inaczej uzmysłowię. Dobrze, proszę państwa, było tak. Ja PiS... powiem, jak było naprawdę. Okej. Okay. Pan, sekundkę. PiS naciskał, i to wiemy wszyscy, żeby głosować ustawę tam poprzednio wprowadzającą wybory korespondencyjne jak najszybciej. Dzień w dzień młotkował i wiercił dziurę w brzuchu marszałkowi Grodzkiemu. Głosuj, panie marszałku, głosuj pan, pomóż pan, wzywał tutaj wicemarszałek Sasin. Kiedy marszałek... Wicepremier. Wicepremier. Kiedy marszałek Grodzki, Tomasz Grodzki z Platformy mówi, dobra, zagłosujmy dzień wcześniej, to co robi klub PiS? Nie przyjeżdża i oburza się, że każe głosować tak wcześnie. No tak, 29... Wszyscy inni mogli przyjechać, bo się umówili. No, Platforma Obywatelska i... A to zbrodniarze umówili się, że będą głosować. Panie redaktorze, tak było, to są fakty. Tak się nie robi. Zawsze jest taki zwyczaj. Zawsze tak było, że o terminie głosowań była informacja wcześniej. Tak jest w Sejmie, tak jest w Senacie, tak jest w każdym parlamencie. Nie można zaskakiwać parlamentarzy. To jest kompromitacja wasza. Ja uważam, że to jest kompromitacja pana marszałka Grodzkiego, który złamał słowo dane. Czyli zgadzamy się przynajmniej co do tego, że była to kompromitacja. Była kompromitacja, pan tylko adresuje to inaczej. Tak, tak, czyli zgadzamy się, proszę państwa, widzicie państwo, zgłosiliśmy również, panie redaktorze, zgłosiliśmy również wniosek formalny o kilkuminutową przerwę, tak żeby można było, senatorowie mogli się połączyć, bo było zdalne głosowanie, też nieregulaminowe. Pan marszałek Grodzki nie wprowadza do regulaminu zmian, ale właściwie wszystkie ustawy w tej chwili przyjmowane, to jest bardzo ważna informacja, wszystkie ustawy wprowadzane w tej chwili przez Senat, przyjmowane, są pozaregulaminowo. Panie marszałku. Pozaregulaminowo. Pan marszałek cały czas łamie regulamin, bo panie nie ma głosowania zdalnego w regulaminie. Marszałek Grodzki robi w Senacie to, co PiS robi w Sejmie. Więc już dajcie sobie spokój wszyscy. Nie, panie redaktorze. Wszyscy z tą hipokryzją. Nie, panie redaktorze. Proszę, ale dobry przykład. Bardzo wysoko cenię pana redaktora. Chyba nie jestem odosobniony. Ale wróćmy do tego. Jaka była sytuacja? Mamy epidemię. Mamy Sejm, mamy Senat. Pani marszałek Witek chce, aby głosować zdalnie. Platforma Obywatelska nie zgadza się na to. Pani marszałek musi zwołać posiedzenie dzień wcześniej, żeby uchwalić regulamin. Nasi słuchacze proszę, ale nie, dawno to... odpadli. Już odpadli wszyscy. Jestem przekonany. Nie, bo naprawdę fascynująca dobrze. Rozmowa o regulaminie Sejmu i Senatu, proszę państwa. Odtwórzcie to sobie jeszcze raz. A jakby dzieci przypadkiem nie słyszały, to zawołajcie. To proszę, zostawcie matematykę, dobrze, wracajcie tutaj, posłuchajcie. Zostawiamy ten temat, choć muszę powiedzieć, że to było zupełnie inne potraktowanie bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest regulamin dobrze. Senatu i Sejmu. Ale pańskie zdanie odrębne zostało przyjęte. Dziękuję zapisane bardzo. W ogóle mnie rozmowy w stenogramie, FM. Tak. A ja chciałbym porozmawiać jeszcze przez chwilę o polityce. Pan mówił, że nieoczekiwanie dla was marszałek Kidawa-Błońska okazała się słabszym być kandydatem niż liczyliście się z tym. To kto w takim razie pana zdaniem będzie najgroźniejszym rywalem Andrzeja Dudy w zbliżających się, choć nie wiadomo kiedy, wyborach prezydenckich? W tej chwili śledzę oczywiście sondaże i na drugim miejscu jest albo Szymon Hołownia, albo pan prezes PSL-u. I pan myśli, że to między nimi rozegra się walka o drugie miejsce. A no jeśli tak Platforma zmieni kandydatkę albo kandydata... To wtedy odpowiem na pytanie, bo teraz nie wiem, na kogo, kiedy zmieni i czy zmieni.
Pan by im doradzał oczywiście, żeby zmienić. Nie doradzam Platformie Obywatelskiej, nigdy nie będę doradzał Platformie Obywatelskiej, doradzam moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież niewiele brakowało, pańska koleżanka lekarka Ewa Kopacz. Nieprawda. Zapraszała pana do Platformy. Nie zapraszała. Platformy. Zapraszała już w tym momencie, kiedy należałem do Prawa i Sprawiedliwości. Także spóźniła się kilka miesięcy. Zawsze to można zmienić partię. No, ale ja nie należę do ludzi, którzy zmieniają partię, poglądy. Jestem stały i w uczuciach, i jestem konserwatystą. Należę do, to jest moja pierwsza i ostatnia partia, Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno nie zmienię partii. Marszałek Stanisław Karczewski, pierwsza i ostatnia żona, pierwsza i ostatnia partia. Nie mówiłem, ale to prawda. Wszystko to prawda, panie redaktorze. Chciał pan coś ogłosić w sobie żony? Nie, absolutnie nie. Bo pani Karczewska, która rządzi u pana w domu, jak słyszę. Skąd pan wie, panie redaktorze? Z własnego doświadczenia chyba. Ale no nie mieszkam z pańską żoną. Ale z żoną swoją. A, z moją. A żony zazwyczaj rządzą w domach. To prawda i tak jest u mnie. To należy zawsze dzieci spytać, kto rządzi w domu. One wiedzą. Wszystkie odpowiadają natychmiast mamusia. Tak? Tak. To dobrze. Nie wiem, co... To również moi wnukowie to samo Nie wiem, mówią. Co odpowiedzą babcia, moje dzieci. Tylko mówią babcia. Dobrze. Panie marszałku, porozmawiamy o polityce jeszcze sekundkę. Czy to jest tak, że im później będą te wybory prezydenckie, to tym gorzej dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości? No tak teoretycznie, no tak wszyscy analitycy mówią, ale ja się z tym nie zgadzam. No, to jest silna kandydatura, dobra prezydentura, więc jestem, no, trzymam i kciuki, ale nie tylko kciuki, bo bardzo silnie pracuję, pracowałem i będę pracował na rzecz wyboru pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ale nie obawia się pan, że przedłużenie tego procesu właśnie o kolejne tygodnie wzmocni szanse? Panie redaktorze, Platforma Obywatelska na to liczy, no bo widać wyraźnie, że wszystkie działania obstrukcyjne właśnie mają taki cel, żeby przedłużyć ten czas kampanii wyborczej, a Polacy już chcą zakończyć tą walkę wyborczą, bo przecież to są czwarte wybory z rzędu, więc Polacy są już zmęczeni wyborami, chcą spokoju, a przede wszystkim skutecznej walki ze skutkami epidemii koronawirusa. Czy przygląda się pan wyborom kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Nie, ja nie śledzę tego, przyznam się. Oczywiście, że zaglądam i wiem, jak wygląda sytuacja, ale nie znam szczegółów. Nieźle. Nieźle jest, tak, ale szczegółów nie znam, nie interesuję się aż tak bardzo tym, bo mamy inne. To i na koniec Polacy. Bardzo ważne pytanie, które wielu Polaków sobie stawia. Polacy się zastanawiają, czy będą mieli nie tylko za co, ale również, czy będą w ogóle mieli taką możliwość, aby pojechać na jakieś wakacje. Bardzo bym chciał, żeby Polacy mogli pojechać na wakacje. Ja mam zaplanowane wakacje, nie zrezygnowałem z tych wakacji. Gdzie? W Polsce, nad Morzem Polskim. Mamy zarezerwowane miejsce i na razie nie zrezygnowaliśmy. Druga połowa sierpnia. Nie chcę pan powiedzieć na pewno gdzie. No panie redaktorze. To proszę regionem powiedzieć. Pomorze Środkowe, Zachodnie, czy... Nie, no wiem, panie redaktorze. Zna pan regiony? Znam regiony. Prawo i Sprawiedliwość... Półwysep Helski. Nie, pan powinien, bo tam rządzi Platforma, pan powinien, wie pan. Bo... Nie, panie redaktorze, to nie tam patrzę. Tam się przekopujecie na tego Mierzei. Mierzeje. Cieszę się bardzo z przekopu Mierzei Wiślanej. Tak. Czyli proszę państwa, druga połowa sierpnia, jakby wybierał na Półwysep Helski, to uważajcie, bo można spotkać marszałka jeżdżącego na rowerze, biegającego i będzie grasował i nagabywał ludzi. Nie prowadzę wtedy kampanii wyborczej, nie prowadzę agitacji politycznej, ale rozmawiam z ludźmi, bo to są, bo w każdym miejscu są ciekawe rozmowy. Kiedy był pan ostatni raz u fryzjera? Panie redaktorze, nie pamiętam. Żona chciała mnie ostrzec, ale nie zdecydowałem się na to. Czyli pan nie ufa żonie? Ufam bardzo, ale w tym zakresie wolę jednak. Ja bym proponował, żeby pan jeszcze trochę tak pozostał. Tak? Pan, tak, bo to niedługo będziemy miał fryzurę na orły Górskiego. Tak, przypominam sobie. Wiem, na razie tak. Miałem kiedyś bardzo długie włosy do ramion. Naprawdę? Tak, pokażę za chwileczkę panu zdjęcie. Niech pan teraz pokaże. No, ale nie, no panie redaktorze, długo bym szukał. No, ale to pan musi przedłużyć program. Ja będę teraz zagadywał, ja zobaczę to zdjęcie i zrobimy to tak, że my to później jakoś spróbujemy pokazać. To zdjęcie marszałka Karczewskiego z długimi włosami. Panowie, zwracam się teraz nie do moich widzów, tylko do moich serdecznych współpracowników. Nie, to są zdjęcia. Jak mogę to pokazać? To są zdjęcia bieżące. Gdzieś mam, ale panie redaktorze, to może potrwać. Niech pan szuka. A w ogóle pan robi zdjęcia teraz tylko telefonem?
Wie pan, że tak. Proszę, proszę tam szukać, to miało być pytanie, ale nie ma, ale muszę patrzeć. Odpowiadam na pytania zawsze są, szacunkiem. Są ludzie, którzy mają podzielną uwagę, ale są też działacze Prawa i Sprawiedliwości i oni tak szybko tego nie robią. No i co? Znalazł pan, czy pan nie znalazł? Marszałek Karczewski długowłosy. To może być lepsze niż Jan Tomaszewski długowłosy. Teraz zamiast albumów, kiedyś ludzie mieli takie albumy i tak robili, to teraz sobie też palcem. Mam dużo ciekawych zdjęć, panie redaktorze, ale niestety tego zdjęcia... Namawiają mnie koledzy, żebym ja pokazał, ale ja nie mam żadnego swojego starego zdjęcia. To może mam... jakieś dodatkowe pytania, panie redaktorze, proszę bardzo. Dodatkowe pytania, to czy zabiera pan na wakacje wnuki? Tak. Całą piątką ale jedziemy. Ale nie, no właśnie, nie może całą być dodatkowe... piątką, szóstką być może, bo przecież mówiłem tutaj u pana redaktora, że czekamy na poród piątego naszego wnuka, to już jak wiemy to o tym, że... Szóstego, mam pięciu, tak, tak jest. Marszałek nie jest w stanie doliczyć do sześciu, to może i lepiej, nie, że ten człowiek redaktor... nie będzie wicemarszałkiem Senatu. Dobrze, a dojdzie pan tam, czy pan nie dojdzie? Albo dojdę, albo nie dojdę. No właśnie, może rzeczywiście zostawmy. Jakieś jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jakieś pytanie? Ja nie mam do pana całe mnóstwo pytań, ale jak ja panu zadaję pytania, to... Zawsze pan... odpowiadam, panie redaktorze. Nie, ale to się pan odrywa od obowiązku, ale teraz pańskim głównym obowiązkiem już trzecią minutę chyba jest... Mam ze ślubu swojego. O, to proszę zdjęcie. Pokazać ze ślubu. No, to, no... Ma pan długie włosy? Nie, właśnie krótkie, no to nie jest ciekawe. Ale to nic, bardzo ładne zdjęcie, no, proszę pokazać ślubne. Chyba, że pan ślub miał w zeszłym roku. Nie. Ponad 40 lat temu. To proszę pokazać ślubne, no. A już teraz chciałbym znowu szukać. Poszły, panie redaktorze, ja panu przyślę to i pan jutro, nie wiem z kim ma wywiad, no pokażę. Już to jest. Naprawdę to nie jest aż tak bardzo ciekawe. Nie, to jest bardzo zdjęcie. Fajne zdjęcie. No, zdjęcia, no, z tego powodu no, miałem ciągły kłopot, problem i... Z długimi włosami pan nie z długimi, z moją wychowawczynią. No tak? I co? Ale no, jak reagowała? Kazała się panu... Ale to wychowawczyni w liceum, jak rozumiem. W liceum, tak, w liceum. Kazała się strzyc. Kazała się strzyc i pamiętam taki moment, kiedy przyszedłem ostrzyżony i mówi, wreszcie, Stasiu, się ostrzygłeś. A, ale dlaczego pan się ostrzygł w takim razie? Nie, ściąłem sobie grzywkę, a z tyłu zawiązałem włosy i miałem długie. No i oczywiście musiał tata przyjść do pracy. Do szkoły. Do szkoły musiał tam przyjść. Nie, tato musiał przyjść do pracy, to dobre. Dobrze, panie marszałku, skoro pan poległ w nierównym starciu ze swoim własnym telefonem... No to tylko dowód na to, że mam bardzo dużo zdjęć. Muszę, to teraz wniosek taki, muszę zrobić, panie redaktorze, porządek z tymi zdjęciami. Tak, proszę państwa, marszałek Karczewski będzie tu pewnie do jutra siedział i to się teraz nazywa scrollować i będzie tam sobie szukał... Jest, proszę bardzo. Proszę. Ojej. O Jezus Maria. Jest. Jest. Proszę państwa, to jest Stanisław Karczewski. Nie jest, był, tak wygląda. To jest na zdjęciu Stanisław Karczewski, tak. Aczkolwiek zdjęcie jest trochę stare. Nie wiem, czy widać już dobrze. Dobrze, ten... Taki piękny dżentelmen w okularach, chociaż okulary to słabo widać. Zniknęło zdjęcie. Okulary widać słabo, natomiast tak... Pewne podobieństwo zostało zachowane, ale szczerze mówiąc, naprawdę spodziewałem się bujniejszego włosienia. Tak mam opowiadał, tak włosy do pasa. No do pasa. Nie, mówiłem, dobrze, do państwa, namia. Wszyscy już się nacieszyli widokiem Stanisława Karczewskiego. Proszę państwa, to jest Stanisław Karczewski, kiedy nie był jeszcze wicemarszałkiem, a to jest Stanisław Karczewski w ostatnich chwilach, kiedy jeszcze jest wicemarszałkiem. Napatrzcie się państwo, bo już więcej takiego widoku już więcej pan mnie nie zaprosi. Dziękuję bardzo. Zaproszę, ale już jako zwykłego senatora. Państwu serdecznie szeregowego dziękuję. Senatora. Trwało to i trwało, ale sami państwo widzicie... Upór czyni cuda. Kłaniam się nisko, do widzenia. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.